1994 roku na krakowskim osiedlu Kurdwanów młodzież w wieku szkolnym przystąpiła do pierwszych lekcji informatyki. Polegają one na graniu w pirackie wersje gier zainstalowane przez uczniów ze starszych klas. Po szkole uczniowie również oddają się graniu na komputerach Amiga, PC, Commodore i Atari. Z konsol znany jest tylko tani i łatwo dostępny Pegasus, ale startuje on z pozycji sprzętu już przestarzałego z grafiką odstającą od potrzeb tamtych czasów. Ale gdy Zachód zagrywa się w Metal Gear Solid, Mario 64 czy Metroidy, tak w Polsce rośnie kult wokół takich tytułów jak Heroes of Might and Magic, Gothic czy Twierdza. W Polsce tamtych czasów żadna z kultowych pecetowych marek nie ma swojego równie mocnego odpowiednika konsolowego. Te na długie lata będą tematem jedynie dla pasjonatów, a dopiero od czasów X 360 konsola stanie się tanim odpowiednikiem dla pecetowego grania. Ostatnie lata przyniosły jednak spore zmiany. Najnowsze badanie polskich graczy Polish Gamers Research wskazuje na to, że grupa konsolowych graczy w Polsce stale rośnie. Przyjrzyjmy się statystykom. W 2018 roku do grania na konsoli przyznało się 28% graczy. Dla porównania na PC odpowiednio 33%. Gdy porównamy sobie to do wcześniejszych badań, tak na przykład w 2014 roku grających na PC było 35% pośród wszystkich graczy, a grających na konsoli jedynie 10%. Tu warto zaznaczyć, że metodologia badań po drodze się zmieniła, ale i tak, gdy zestawimy sobie udział w polskim rynku konsol i pecetów, tak dominacja PC nie jest już tak widoczna. A która z konsol przyciąga Polaków najbardziej? Otóż 53% konsolowych graczy gra na PS4, 33% na X1, 27% na X360 i 25% na PS3. Sama w sobie statystyka użytkowania konsol starszej generacji pokazuje stan polskich portfeli. Nic dziwnego, że sklepy z używanymi kopiami gier na konsole radzą sobie dobrze, bo zainteresowanie poprzednią generacją sprzętu jest nadal u nas spore. Przy tym oczywiście zaznacza się najwyraźniej znaczna przewaga PS4. Co się zmieniło od 2013 roku, od momentu wprowadzenia nowej generacji konsol? Przede wszystkim Polaków zaczyna doganiać rzeczywistość zachodniego gracza. Skończyły się czasy, w których pecetowe wersje gier były nawet o połowę tańsze niż konsolowe. Dzisiaj możemy liczyć na upust kilkudziesięciu złotych względem wersji konsolowej. Od strony ekonomicznej era grania na PS1 na oryginałach wydaje się być czymś z innej bajki. Gdy za nową grę trzeba było dać i wtedy 250 zł, ale był to 99 rok, więc wartość pieniądza była kompletnie inna, to znaczy większa. Dzisiaj standardowe ceny gier wyrównały się, ale i konsole zmieniły swoje oblicze. Gdy popatrzymy na najpopularniejsze gatunki wśród hardkorowych graczy, czyli tych spędzających ponad 2 godziny dziennie grając, tak są to gry RPG i gry MMO. I oba te gatunki dobrze się odnalazły na bieżącej generacji sprzętu. Polski gracz nie ma już skrajnego wyboru między pecetowym RPG-owo-strategiczno-FPS-owym profilem, a platformówkami, ścigałkami i JRPG-ami na konsoli. Platformy się ujednoliciły i nawet takie Pillarsy czy Cities Skylines są dostępne na konsoli, a na PC-cie mamy Crasha i Microsoftowe Force. No i niemal równie istotne, bieżąca generacja nie odbiega znacznie od pecetów, jeśli chodzi o dostępność tytułów free-to-play. Tak dzisiaj na swoim PS4 mogę od razu odpalić Fortnite'a, Warframe'a czy świeże Path of Exile. To uwolnienie rynku prowadzi do tego, że dobry pecet ma porządną bazę tytułów, ale tak samo PS4 ma większość interesujących gier z peceta, a do tego kilka albo kilkanaście mocarnych ekskluzywów. Jeśli cena gier przestaje być problemem albo problemem wszystkich platform, tak coraz większe znaczenie ma pełna lokalizacja gier, a także dostęp do głośnych marek. Takie tytuły jak GTA 5, Red Dead Redemption 2 mają znaczenie, a nawet czasowa ekskluzywność wysyła sygnał użytkownikom, że nie muszą czekać albo w przyszłości nie będą musieli. No bo biorąc pod uwagę bieżącą politykę Rockstara, trudno uwierzyć, aby takie GTA 6 miało wyjść na PC równo z premierą konsolową. Polski użytkownik może mieć w nosie premierę Halo 6, ale na pewno nie premierę GTA 6. A konsolowa wyłączność gier to już przemyślana część działań marketingowych. Ba, nawet jeśli przyjrzeć się działaniom reklamującym multiplatformowe gry, tak na pierwszy plan wyciągane są wersje przeważnie na którąś z konsol, a do tego jeszcze nieraz od razu sprzedawane są w zestawie z konkretnym sprzętem. Red Dead 2 jest dostępny w bundlu z PS4, gdy takie Metro Exodus albo Shadow of a Tomb Raider w bundlu z Xboxem.
PC nie ma w końcu swojego jednego reprezentanta, a do tego zamieszanie z różnorodnością platform na PC na pewno nie pomaga. Kupujesz Metro w pudełku, otrzymujesz kod na Epic. Kupujesz Black Ops 4 w pudełku, otrzymujesz klucz do Battle.net. Kupujesz Wiedźmina 3, otrzymujesz kopię na GOG i tak dalej. Nic dziwnego, że na premierach nowych gier chcą zarobić także producenci sprzętu, czyli konsol, a więc o partnerstwo z najmocniejszymi hitami walczy ze sobą Sony i Microsoft. Gdy popatrzymy na roczne wykresy zainteresowania frazą PS4 i Xbox swoją drogą o podobnej sile w polskim Google, tak łatwo zauważyć, że w okresie świątecznym co roku musi wzrastać sprzedaż konsol. To niby oczywiste, ale dobrze mieć jakieś potwierdzenie w porządnym źródle. Kwestie ekonomiczne mają tutaj na pewno znaczenie, bo wydatek 1000-1500, a może i 2000 zł na spory prezent niby dla dzieci nie jest już tak łamiący dla domowego budżetu jak kiedyś, a jak dołożymy do zestawienia słowo laptop, tak już jasno widać, że rok w rok to konsole zyskują na popularności. Dla mnie ten wykres jest jasny, konsole są coraz popularniejszym prezentem na święta, w przeciwieństwie do pecetów i laptopów. A w badaniach Polish Gamers Research widać też, że młodzi gracze niemal już na równi traktują konsole i pecety. Szczególnie dzieci powyżej 8 roku życia zaczynają mocniej grać na konsolach, a młodzież powyżej 11 roku życia gra w ogóle częściej na dużych platformach jak PC i konsola kosztem grania na smartfonie. Przy tym konsole pozostają niestety niezbadanym terytorium dla najstarszych polskich graczy. Do zagrania na PC przyznało się 32% badanych w wieku 55-65 lat, gdy tylko 3 na 100 zagrało na konsoli. W sumie trudno się dziwić, to starsze pokolenie niemal nie istnieje w marketingu producentów konsol. Reklamy wycelowane są raczej do ludzi młodych, rodziców, a także hardkorowych graczy. Ale też sam zasięg reklam gier, puszczanych już w kinach przed seansami, wywieszanych na billboardach czy drukowanych w czasopismach, sprawia, że gry opuściły underground. Dzięki temu w Polsce wyrasta pierwsze prawdziwe pokolenie graczy multiplatformowych, którzy nie mają z zasady sentymentu wobec pecetów, co raczej trzymają się konkretnych marek popularnych wśród rówieśników, a taki Fortnite dostępny jest i na PC, i na konsolach, i na smartfonach. Przyzwyczajanie młodszych graczy do konsol ma rzecz jasna długofalowy sens biznesowy. Młody gracz za 5, 10, 15 lat będzie dobrym klientem, a pomimo czarnowidztwa dotyczącego przyszłości stacjonarnych sprzętów, tak sądzę, że po PS5 przyjdzie jeszcze czas na PS6 i PS7. I rozsądne firmy prowadzą działania rozłożone nie na lata, ale na dekady obecności na rynku. No i wystarczy zobaczyć, jakim kultem w Stanach Zjednoczonych otoczone jest Nintendo, a to za sprawą stałego i dobrego wsparcia amerykańskiego rynku już od czasów NES-a. Statystyka nie kłamie, zamiana gracza pecetowego w gracza konsolowego producentom się po prostu opłaca. I nie chodzi tu tylko o sprzedaż samego sprzętu, który często produkowany jest po kosztach, albo wręcz sprzedawany ze stratą. Jeśli chodzi o przeciętne jednorazowe koszty zakupu gry, tak gracz pecetowy przeważnie deklaruje wydanie kwoty między 50 a 100 zł, gdy konsolowiec już 100-200 zł. Dokładniej przyglądając się tym tabelkom, wychodzi na jaw, że 65% pecetowych transakcji w Polsce opiewa na kwotę niższą niż 100 zł. Na konsoli zaś to tylko 31% transakcji. Nie ma tu zaś mowy o ilości transakcji i całości dochodów z różnych platform, ale to jasne, że konsolowiec jest znacznie lepszym interesem dla producentów konsol niż gracz pecetowy dla umownego producenta PC. Brzmi to jak banał, ale powtórzmy, że polityka wydawnicza konsol, zespolenie sprzedaży sprzętu i sprzedaży gier daje prosty, ale skuteczny efekt synergii. Przy tym przeciętny konsolowiec pewnie nie kupuje tyle gier co pecetowiec, bo nie ma na przykład dostępu do paczek Humble Bundle czy przecen, gdzie gry potrafią zejść z ceną nawet do 5 zł. Ale badania Polish Gamers Research potwierdzają też jedno, choć każdy z nas pogrywa sobie na smartfonie czy tablecie, tak pod względem ilości spędzanego czasu wygrywają ciągle platformy stacjonarne i to dobrze wróży przyszłości konsol na polskim rynku. Choć i nie ma też co kryć, że pomimo zmieniających się trendów, bastion pecetowości w Polsce ma się dobrze. I tu szczególnie warto zwrócić uwagę na graczy zaangażowanych, śledzących serwisy internetowe, oglądających filmy o grach, udzielających się w dyskusjach. I tak, na przykład na głównym kanale TV Gry w ankiecie, w której wzięło udział ponad 90 tysięcy osób, okazało się, że aż 65% z Was najwięcej czasu gra jednak na pececie, 21% na konsoli i kolejne 9% porówno na PC i
konsoli. Wyniki, choć nadal wskazują na dominację PC, tak pokazują też potężny wyłom w murach PC-towej twierdzy. Co piąty hardkorowy gracz jest, jakby tego nie nazwać, konsolowcem, a do tego już niemal co dziesiąty konsolę traktuje jako sprzęt równy PC-towi. No dobra, a teraz pytanie do Was. Jak zmieniły się Wasze nawyki grania w ostatnich latach? Czy zauważyliście większą popularność konsol w Polsce? Napiszcie w komentarzach i podzielcie się swoimi historiami.